Witam serdecznie, witam w naszej dalszej rozgrywce gry Ghost Recon Breakpoint. I tak, mamy tutaj zadanie główne, które możemy dalej poprowadzić, ale też żeśmy wzięli, podchodząc do ostatniego zadania, do ostatniej misji, zadanie od jakiegoś rosyjskiego naukowca wysłania wiadomości SOS jako zadanie, misję poboczną. I ja tak sobie myślę, że może tak jedziemy cały czas tym misją fabularną, 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 może troszeczkę też i pobocznie zrobimy, żeby troszeczkę od tego odpocząć. One są blisko koło siebie, więc może potem coś zrobimy, że zrobimy je obydwie. Tutaj pamiętam, że schodziło się pod górę, żeśmy szli, chyba żeśmy to mieli opanować, tak, żeśmy opanowali. Czyli tutaj będzie nam też pod górę schodzenie. Ja myślę, że niby jest troszeczkę dalej, ale może będzie jakoś lepsze miejsce do zejścia. No nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale zobaczmy. Na skraju gdzieś lasu. Może będzie trochę lepiej. Zrobimy sobie dzisiaj tą misję. Zobaczymy, na jakim etapie będzie. Troszeczkę chcę, te poboczne niejednokrotnie nie są takie króciuteńkie. Pamiętam, jak jedną robiłem, to mi wyszły dwa odcinki, a z jednej misji pobocznej automatycznie wchodziło się w kolejną. No i tak to wyszło. To co? Najpierw sobie zrobimy... Wytrzymałość weźmiemy sobie teraz, tym razem, co nie? Dałem, żeby szybko się... Niedograne tutaj pewne rzeczy są. Ja wiem, że fajnie ma wyglądać graficznie i wszystko, ale człowiek gra, to w którymś momencie chce już robić pewne rzeczy szybko, a nie to, żeby patrzeć któryś raz z kolei na te same cutscenki. O, mamy to wszystko. I zwijmy obóz, wyruszamy. Podwodny to jest jakiś przewód, więc będziemy chyba też musieli wejść pod spód, jak gdyby. No dobra, nic nam tu nie pokazuje. Idziemy, mapa najpierw, w którym kierunku? Przed nami, po naszej lewej stronie, czyli gdzieś tam. Ha. Nie wiadomo, jak iść do góry, czy... Jednak będziemy się posiłkować dronem. On nam po prostu pokaże. Jak będzie nam lepiej dojść. Z tej strony raczej nie. Tu mamy coś na górze i na górę wejdźmy. Dobra, mamy na górze jakiś... coś do odkrycia w każdym razie. I może nam to pomóc potem stamtąd rozejrzeć się dalej. Zobaczymy, jak to będzie szło. O, nomad idzie ładnie nam do przodu teraz. Pięknie to właśnie, że te szczyty wyglądają. Był taki moment... Oj, 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 mamy jednak kogoś tutaj przed sobą. Tego jednego żeśmy postrzelili, bo ma dla nas informację, która może być dosyć cenna. Więc lepiej go nie zabijajmy. No i co? Poleciał chyba. Nie atakują. To znaczy, że musi być dobrze. O, co my żeśmy takiego znaleźli? Znowu konkretnego. Jakąś strzelbę sobie. Ja to zaraz od razu wszystko podglądam, żeby zobaczyć, czy to coś będzie ciekawego. Na 5 strzałów nie będzie ciekawego. Na razie sobie odpuścimy. Chociaż chyba to ma... ten. Chociaż to chyba ma... wyższe parametry. O ile... O 2. Automatyczne odznaczanie.
Trochę się obawiam. No ale dobra, zobaczmy. Gdzie jest nasz tutaj? No. Szukam, gdzie jest nasz. Nie, nie, jeszcze standardowy wylot lufy, bo mamy mieć tłumik założony. O, właśnie. No, ładnie wygląda. Oddamy sobie jeden strzał, żebyśmy zobaczyli, o co chodzi. O, jest to, że przeładowuje tak jakby w miejscu. Może być. To się da przejść. Z takim ostatnio, żeśmy poszli. Pamiętacie wpadkę ze znikającym celownikiem? No to do tej pory nie mogę tego przeboleć, że tak się zrobiłem w konia. No ale to tak pod ręką jest ukryte. O, jeszcze kapelusik sobie założyłem, będziemy jak cowboy wyglądać. Nie dość, że gramy jedną już gierkę cowboyską, to teraz tu będziemy też chodzić z kapelusikiem. No i trzeba go założyć, bo cały czas dążymy do tego, żeby mieć jak najwyższy poziom. Nie to. I każda zmiana jest. Widzicie, że pusto było, bo no już mamy o jedno więcej. Tak bym się wydawało, że było 75-76. Fajnie, bo to jest góra, na którą ciężko wejść, a samochód jakoś tu dojechał. Zobaczymy, o co chodzi. Panowie, spokojnie. Zaznaczenie to możemy sobie to spokojnie ominąć i idziemy. Prawie na zwarcie idziemy. Nie wiem, może ma... Granat wywiadowczy. Ciekawostka. Tam jakieś wejście, jak gdyby było do czegoś. Zobaczmy, co to jest. Może jest to jaskinia. Mamy jakąś jaskinię znaleźć bardzo... O właśnie, nawet nam pokazuje, że coś to jest takiego. Jaskinia. I w tej jaskini coś jest. No to trzeba będzie do tej jaskini wejść. No właśnie takie ciekawostki nas interesują. Co tak się pogoda zepsuła? Że ja aż straciłem lekką orientację. Prawo, lewo, lewo, prawo. Ale idziemy w dobrym kierunku. Raz żeśmy taką jaskinię odwiedzili i potem drugi raz musieliśmy przejść, ale ja w jaskini mam znaleźć jakieś rzeczy. Nie wiadomo w której jaskini. Tych jaskin jest trochę na tym terenie. Teraz nie pamiętam, jak było zapal latarkę. No i to jest fajne. Ale co byśmy nie robili, to tutaj nic nie znajdziemy. Bo nie widzę, żeby cokolwiek znaleźć, tylko mamy skrzyneczkę. I to jest jedyna rzecz. Bo tam mam znaleźć jakieś minerały. Tutaj, jak widać, nie widać żadnych minerałów, czyli gdzieś, żeby coś można było znaleźć, wyciągnąć lub zeskrobać. Coś tu się świeci, tak? Ale to jest chyba tylko szczelina. Więc to nie jest to. No dobra, ale zaliczone, zaliczone, zrobione, zrobione. Wiemy, o co chodzi. Dobra, schowajmy się, bo coś jedzie, a my możemy po prostu się tutaj lekko schować. Tylko teraz wypuśćmy drona, żebym ja zobaczył, jak byśmy mogli tutaj gdzieś pokonać te wejście. Nie jest taka prosta droga. Kwiatek. Ładne powiększenie.
Da się tędy dojść. No, chyba tu już nam zaraz bateria padnie. Tak jest, musimy być bliżej. Nie ma sensu. Dobra, spróbujemy tutaj z naszej prawej. Wyglądało to obiecująco. Miejmy nadzieję, że wyjdziemy na tą grań. No i co? I nagle nie możemy. No, Mat, jesteś cienki. Aleksios to takie rzeczy to pokonywał. Nie powiem brzydko, bo musiałbym się brzydko wyrazić, ale na jednym wdechu, tak powiedzmy. No dobra. Czyli współczesnemu amerykańskiemu, czy futurystycznemu amerykańskiemu komandosowi do dawnego Herosa jednak daleko. Zainteresowanych odsyłam do odpowiedniej gry. Można obejrzeć coś i u mnie. Chodzi o Assassin's Creed Odyssey. W przyszłym roku będziemy o tej porze rozgrywali kolejnego Assassina, jak wszystko dobrze pójdzie. I ponoć będą to mity, ale z naszej północy. Czyli taki klimat jak teraz będzie chyba nam bardziej częściej towarzyszyć niż słonecznej Grecji. Jak to ktoś za przyjaźnieniem powiedział, w Norwegii są 3 dni słoneczne w roku. Reszta to jest śnieg, deszcz i pochmurne. A mówił ktoś to, co mieszka od wielu, wielu lat w Norwegii. Oj, mamy jednak tu podejście. Dobra. To już jesteśmy blisko, to sobie gdzieś tak lekko stajmy. Wypuszczamy naszego dronika. To nawet całkiem spory teren jest do opanowania. Jest i echo, które trzeba ściągnąć na samym początku. Nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Zobaczmy, co. Od której strony my możemy zrobić pierwsze podejście. Jednostka broniona tak samo jak ta, w której byliśmy w zadaniu fabularnym. Że z tej strony byłoby lepsze podejście, czyli jakbyśmy z tej strony przyszli. A to co to jest? Jakaś informacja, czyli też coś takiego. Nie wiem, gdzie tutaj jest ten obóz najbliższy, ale byśmy gdzieś tutaj z tej strony musieli się dostawać. Chyba stąd. W górę. To może byśmy z tej strony przyszli i tutaj jest trochę korzystniejsze wejście. My teraz to już tego nie ominiemy. Co tam jest? Odkrywajmy te rzeczy. To biwak tam się odkrył. No śnieg tak pada, że nie widzę, gdzie jest koniec horyzontu. No dobra. Tu jest coś, co naprawia. No żołnierze trochę tutaj jest. A tym boczkiem, no tu mamy snajpera. Z tej strony raczej, pod spodem. Nie dojdziemy, bo nas tutaj nie przepuści takie podejście. Chociaż może by się udało.
I byśmy byli w tym miejscu. I co nam to by to dało? Ściągnąć tego, przejść tu. I atak od tej strony. No może by to coś dało. Z tamtej strony raczej szanse powodzenia są bardzo kiepskie. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Rozpoznanie zostało zrobione, teraz tylko wykonanie, jakie będzie. Czy da się tutaj przejść? Według mnie powinno się dać, ale... Musimy uważać, żeby nas ktoś tu nie przyuważył, bo tu już będziemy na widelcu za chwileczkę. I chyba tam jednak nie podejdę. Miałem takie wrażenie, że tu się da wejść, ale tu się chyba nie da wejść. Czy ta gra ma swoje prawa i my idziemy tak jakby dookoła po skalę, ale pod pewnym kątem i tutaj się da wejść. Gdybyśmy chcieli pójść prosto, to się nie da. Ale tu się dało. O, to mi chodziło, żeby tu się dało. Dobra. Teraz trzeba się przymierzyć do czegoś. Najpierw trzeba byłoby ściągnąć tego snajpera z tamtej strony. Chociaż to jest drugi zaraz gdzieś. Momencik, jeszcze raz trzeba to zrobić. Coś wykombinowałem, ale czy nie przekombinowałem? Podejście tutaj będzie po tym gzymsiku. Damy radę, tylko musimy iść po stronie lewej. Bo gdyby któryś wyskoczył z gości, to go... Dobra, i tylko teraz, czy tu podejdziemy? Okej. Ktoś przed chwilą chodził, dlatego patrzę, gdzie jest. No i mamy tego z słuchaweczką. Pięknie tutaj tak by nam wyszedł, ale może być to, że nie zdążymy. Nie to miejsce. Za długo się waham. On zaraz będzie tędy wracał. Trzeba tu zejść niżej. Trzeba tego zacząć, potem tych dwóch i potem tego snajpera. Snajper mi się tak ukrył, że nie mogę do niego dojść. Idzie.
Dobrze. Na razie jest bardzo dobrze. Dopóki znowu coś nie spierdzielę. Okej. To jest pojedynczy. Ja potrzebuję, tutaj grupa idzie. Dwóch. Trzech, teraz za dużo trzech. Ale tych dwóch to dobrze już. Tylko niech ten trzeci tu nie idzie do nas. Do góry, okej. Dobra, panowie, chodźcie. Kurde, ale przechodzą w taki sposób, że ich nie widzę. I trochę słońca, kurde, mi tu świeci. Well, this isn't gonna work. We'll have to try another way. To chyba wszystkich.
Jakby ktoś się zapytał, że dlaczego nie komentuję, powiem, że mi jest ciężko się skupić na razie. Jeszcze nie mam takiego nawyku, żeby rozmawiać w trakcie skupienia. Jak skupiam się w trakcie gry, to mi jest trochę zapalenie, bo coś mam dzisiaj taki głosik niewyrobiony. Sam słyszę to seplenienie. To jest to, że po prostu nie mogę tak od razu komentować i na gorąco mówić, że zrobię to, zrobię to, zrobię tamto, bo sam nie wiem, co mi wyjdzie. I po prostu staram się zrobić wszystko, żeby było dobrze. Czyli z rozwagą, z planem jakimś. Muszę to wszystko sobie tak jakoś to poukładać w głowie. I komentarz dodatkowy mnie, znaczy komentarz dodatkowy, dodatkowe zajęcie, komentowanie to w tym momencie jest dodatkowe zajęcie, bo jak gdybym nie grał dla was, to bym nie komentował, tylko ewentualnie sobie od czasu do czasu coś rzucił i przeklnął, tak to powiedzmy. A w ten sposób po prostu ja wiem o tym, że muszę od czasu do czasu coś powiedzieć, dlaczego robię takie rzeczy, a dlaczego nie. Już nie będę opowiadał o jakichś innych bajek, zajmujemy się grą tym tytułem i opowiadamy o tej grze i o rozgrywce w tej grze. O ile od czasu do czasu możemy wtrącić jakieś informacje dotyczące mnie, czy ogólnie poglądów na świat i na pewne sytuacje, ale nie musi być to żadną normą, jakby to się wydawało, że to trzeba musi być słowotok. Ktoś to ostatnio napisał, że mało coś komentuje. Ja myślę, że nie na tym rzecz polega, żeby gadać jak najętym, tylko żeby fajnie sobie grać. A jeżeli ktoś chce na to popatrzeć, chce zobaczyć po prostu, jak pewne rzeczy i elementy ja zrobiłem, a porównać jak on zrobił, albo ma zamiar zrobić i chce sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało, no to dlaczegoż by nie? No to jest to. Dezaktywację zrobimy i w tym momencie chyba zniknie to. Tak jest, bo to ja tak nie wiedziałem, o co chodzi, że na czerwono mi się coś jeszcze świeci. Najpierw zrobimy w sobie wszystkie rzeczy, które tu są do zrobienia. I jak widać, zaczyna coraz wyższy być poziom tych rzeczy, więc musimy je zbierać i ubierać, żeby poziom rósł. No więcej na razie nic nie ma. Dobra, na razie jesteśmy przy tym, co było. Czy coś jeszcze? Te niebieskie nam wprowadza mnie w błąd, bo to jest gdzieś parę kilometrów dalej, ale pokazuje mi tak, jakby to miało być gdzieś bardzo blisko. Hello. No need to fear. Can you help me find this place? I know exactly where you'll find that. Awesome. Thanks. Dobra, wiem, gdzie mamy wejść, tylko musimy teraz jeszcze wejść na górę, żeby wziąć sobie. No tu nie ma nigdzie przejścia, chyba to jest z boku. Mamy to, gdzie to może być? Pokazuje nam, że jest to tutaj. I to jakby na piętrze. Wchodzimy w jakiś... A, jest jednak wejście z tej strony. O, i szefowa, tutaj tak pomieszaliście, że ja biegam dookoła. Fajnie z tym śniegiem wyglądam w podkoszulku. Lutowanie jest pewną częścią tej gry i trzeba to robić. No i jest o jeden, zawsze o jeden więcej. Ja i tak tego pistoletu nie używam prawie, że w ogóle. A zawsze coś tam będzie trochę wyżej. Statystyki podnosiło. Albo się w końcu zsumuje i podniesie o 1 czy 2 stopnie. Okej. No teraz już nie mamy śniegu. Szybko stopniało. Ciepło musi być tutaj u tych państwa. No. Popatrzcie, można wejść jeszcze na górę, ale nie wiem po co. Chyba raczej tu mamy wszystko znalezione. Sobie tylko popatrzę. Została ostatnia skrzynka, ale to ona jest w tym miejscu, gdzie mamy zadanie zakończyć. To idziemy tam. Znaczy zakończyć, to jest tak bardzo
odważnie powiedziane, nie zakończyć, tylko gdzie mamy po prostu który to budynek? Ten budynek. Musimy do tego budynku wejść. Tamtej strony jest wejście. Rozpocząć procedurę zakończenia, bo czy to się zakończy, to zobaczymy w praniu. Może zaraz nas przerzuci gdzieś indziej i trzeba będzie wejść do jakiejś podziemi. Te drzwi automatyczne, fantastyczne to są odgłosy. No i mamy chyba ostatnią skrzyneczkę, tak. Wydaje mi się, że musimy komputer znaleźć. Piętro wyżej. Czyli jeszcze wyżej. Tutaj. Zhakować. I co, i poszedł sygnał świat? Nadaj wiadomość. Osiągnięto. Na zakończenie transmisji będziemy musieli się bronić tutaj. Uwej, tylko co ja zrobiłem? Teraz chodźmy na górę, bo to niektóre nierozważne ruchy mogą nam po prostu zakończyć cel osiągnięty. Może przez ten przeskok troszeczkę im zniknąłem z oczu i wprowadziłem ich w rozterkę. Samego siebie zresztą też. Wróć do Piotra. Aha, czyli musimy wrócić do towarzyszcza. Jesteśmy w budynku, to nas na pewno nie widzą. A my zobaczmy, czy mamy się przenosić tędy, czy możemy sobie przeskoczyć szybką podróżą. Bo to też jest bardzo istotne. Gdzie on jest? On jest gdzieś tutaj chyba. Niedaleko nas, czyli możemy tam do niego podejść. Nie to. O. Ja chcę sobie po prostu znacznik na tym dać, żeby było widać, gdzie my mamy się udawać. Bo te punkciki są do siebie tak podobne i mamy kilka zadań, jak mamy już tam przypiętych, że mogą nam chodzić i w tym samym czasie pokazywać się w kilku miejscach różne rzeczy. Chyba musimy tu na dół zejść, bo tutaj było przejście, o ile ja dobrze pamiętam. Aha, tylko że my idziemy niepotrzebnie w dół. Ale zobaczymy, może zaraz będzie gdzieś tutaj podejście do góry. 200 metrów niby, ale to jest tak. Tu ładnie wygląda i obiecująco, ale nie wejdziemy tędy. Musimy wejść do góry. Już wiemy, o co chodzi. Mogliśmy wziąć samochód, byśmy szybciej, ale ja jestem odzwyczajony w takich grach odjeżdżenia. Po prostu niektóre jazdy powodują to, na przykład w Far Cry'u, to jest, że natykamy się co chwilę na przeciwników, nie możemy ich uniknąć, musimy podejmować walkę, a ja po prostu wolę tej walki uniknąć, niejednokrotnie, takiej chaotycznej, a robić wszystko, co jest zaplanowane. Czyli tak troszeczkę bardziej na luzie, z pomyślunkiem bym powiedział, a nie na tak zwany rympał, czyli wszędzie, gdzie się da walić.
jedziemy z koksem, wszystkimi walczymy. Tak, takich gier tego typu nie lubię. Dlatego mnie takie szalone strzelanki, chociaż lubię strzelać. W ogóle mi nie... Co jest? Przecież to nam się świeciło przed chwileczką, a on nam zniknął aż tutaj. No i co? Ostatnim razem żeśmy szli z jakiejś strony takiej nieodpowiedniej. Jeszcze raz sobie teraz zobaczymy, z której nam będzie odpowiednio. To przypomnę, byliśmy. I my żeśmy tam szli. Nie, to jest całkiem inna strona. Myśmy szli stąd, żeby w górę trzeba było iść. Tu mamy dużo bliżej, stąd sobie przejdziemy. Ale mamy dwie rzeczy równocześnie. Mamy i zadanie poboczne i misję fabularną. Mam nadzieję, że da się to rozdzielić, czy nie będzie nam kolidowało jedno z drugim, bo nie chciałbym rozpoczynać jednego, jak drugiego nie skończę. Chociaż teoretycznie można zrobić równocześnie dwie rzeczy, jak to się mówi, upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Zejście jest tutaj, ale my mamy iść tam. A tam nie wiem, czy jest zejście. Świeżym śniegu narty by dali, by było fajnie. Moment, to ma być aż tam jeszcze. No, możemy się wdrapać na sam szczyt, a się okaże, że potem będzie ciężko zejść. No ale trudno, musimy jakoś to sobie z tym wszystkim poradzić. Coś sobie wymyślimy. Nie wiem, które jest pierwsze, które drugie, które to jest, które bliżej. Nie wiem, czy gość nie jest w środku. Musimy tu boczkiem pójść. Tam jakąś antenę mamy też następną. Lokalizacja Royal Radio. Tak, chyba trochę dookoła obiegamy, ale dobra. Okej, jesteśmy tutaj. Teraz byśmy musieli zobaczyć, jak to wygląda. On chyba jest też w tej przepompowni, z tego wygląda. Dotarcie do tego, nie, do niego chcę dotrzeć. Do tego drugiego, nie do tego pierwszego. Cholera. Tak brzydko się wyrażę, bo dwie rzeczy mamy, ale mamy mało czasu. Ja nie chcę zaczynać drugiej godziny do nagrywania, bo mam dzisiaj czas ograniczony i na tym odcinku chciałbym na razie skończyć. Być może później tak. Chociaż możemy to przerwać, najwyżej dokleimy, jak to się mówi. I chyba tak zrobimy po prostu. To się nie da wszystkiego zrobić. Nie chciałbym skończyć, bo dla mnie będzie odcinek za krótki. Ojejku, ale tu jest potężna bam. No to zróbmy sobie jeszcze tylko rozpoznanie, jak to będzie wyglądało. I słuchajcie, i tak sobie zrobimy, bo takie będzie dobre rozwiązanie. Po prostu... Zrobimy sobie chwilą pauzę i w momencie, kiedy będę miał możliwość dalszego nagrywania, zrobimy tak, że zrobimy pewien fragment i od razu potem pójdziemy do końca. Tak, żeby tą lokację za jednym podejściem zrobić, bo tak wyłączać grę to nie ma sensu. Jeszcze ten śnieg dosyć mocno im przeszkadza, powiem. Nie wiem, oczopląsów takich dostaję, nie wiem, czy wy też. Musimy szukać tego z głośniczkiem. Na pewno musi być.
Ostatnio coraz więcej ich jest. Najlepsze jest to strzelić do tego i trafić go w ten plecak. Wybuchnie jak petarda i narobi hałasu dla wszystkich. Tu by było ciekawe, żeby wejść z tej strony. O, o, o. I to ma pewien sens. Zejście na dół. Przejście tutaj. I dezaktywacja tych wszystkich systemów, które mogą nas załatwić, czyli automatycznych, wszystkich automatycznych karabinków i granatników. Tylko że na chwilę obecną, to ostatnio coś one mi się nie pokazują, nie wiem, czy po prostu z takiej wysokości jest gorzej, a na pewno coś musi być. Dobra. My to rozpoznanie sobie jeszcze powtórzymy w momencie, jak ja będę musiał rozpoczynać tą grę, znaczy ten fragment gry od początku. Mam nadzieję, że mnie tylko gra nie wywali, ale jeżeli mnie wywali, to przyjdę tutaj w to same miejsce. Chociaż jesteśmy poza okręgiem, nie powinno nas wyrzucić, powiem szczerze. To sobie tak. O, takim widokiem zakończymy. No i jesteśmy z powrotem na tej miejscówce. Tutaj się wydaje, jak gdyby minęła tylko chwila i możemy grać dalej. Ja musiałem przerwać z pewnych względów, a to minęło wiele, wiele dni. W tym czasie ogrywaliśmy Gwiezdne Wojny, Jedi, Upadły Zakon. No i teraz trzeba się z powrotem przerzucić z miecza świetlnego na snajperkę. No i dobra, i zobaczmy. Mamy troszeczkę czasu, żeby to ładnie połączyć, ale musielibyśmy tą lokację zrobić w dosyć szybkim tempie. Patrzymy się, czy nie mamy jakiegoś tutaj tego z głośniczkiem, który może wzywać pomoc. Do tej pory go nie znalazłem. Mam nadzieję, że go nie ma, bo jak będzie, to będzie trochę kiepsko z uwagi na to, że mogę go przeoczyć i wtedy będzie ucieczka i bieganie, czego naprawdę nie lubię. Byłoby dobrze pościągać tych wszystkich gości najpierw po cichaczu, ale tak po cichaczu wszystkich to się na pewno nie uda. Zaczniemy od snajperów. Tak jak ściągnę, to ci zauważą. To jest tak troszeczkę właśnie kiepsko. Musimy tak sobie rozważyć, kiedy kogo na dole ktoś jeszcze idzie. To jest dwóch tutaj. Nie mogę tak blisko jednego zdjęcia, potem drugiego. Tam następnych dwóch tak i uzupełniają się. Jak widzicie, cały czas to jest taki element uzupełniania się. Dobra, ale tego odciągniemy tutaj stąd, żeby już nam nie bruździło nic. Tamten pancerny, żeby nam się usunął, to byśmy tego ściągnęli. Czy umiejętnie, bo nie można mu w plecach trafić, bo wtedy wybuchnie i alarm mamy gotowy. Dobra, chyba ten do góry będzie wchodził, to będzie mieć drugiego, którego będziemy mogli załatwić. Tylko musi wyjść na górę. No tak troszeczkę musimy to z rozmysłem wszystko zrobić. Dalej od krawędzi, ok. Żeby go nikt nie widział. Przeładujmy, bo jakby trzeba było szybką akcję jakąś zrobić, to żebyśmy mieli pełny magazynek. Ten tu nam się kręci i tu jest taka, taki trójkąt. Nie wiadomo, jak ich ściągać.
Czy oni się będą widzieli, jak ja zacznę ich ściągać? To jest właśnie pytanie. Dobra, zaczniemy, ryzykujemy. Nie zobaczyli, że taki gościu zniknął. Tu się patrzą na wprost, trochę jest kiepsko. To jest naprawdę dobre. No, tego muszę trafić, tylko żeby nie w walizkę. No niestety walizkę. I to zaczęła się zadyma. W razie nieźle, nieźle żeśmy jej pościągali. Nie wiem, mam tak strasznie przyciszone, bo ja wyciszyłem poprzednio. Teraz się po tym przejściu z Gwiezdnych Wojen, gdzie było bardzo dosyć głośno, ciężko mi przyzwyczaić, ale ja tu specjalnie wyciszyłem muzykę w grze, żeby właśnie mi nie przeszkadzała w takich momentach. Bo ona ma taki rytm nakręcający akcję, a czego ja zresztą nie lubię. Jest bardzo fajne, ale niepotrzebnie, bo potem człowiek popada w taką coś, że chce szybciej coś zrobić, a tu nie zawsze szybkość jest wskazana. No dobra. Tych najważniejszych żeśmy pościągali, ale dobrze, gdyby to się wszystko gdzieś wyszło. Nie chcę wychodzić na razie, bo tam mamy... Znaczy, że jakbyśmy poszli dołem i tam zrobili sabotaż, to byśmy unieruchomili te wszystkie wyrzutnie. W chwili obecną oni chyba nie wiedzą, gdzie my jesteśmy. Dobra, to spróbujmy się troszeczkę przeczołgać. Nasza przewaga już minęła. Zaskoczenie, ale parę rzeczy żeśmy w tym zakończeniu zrobili. Chcę po prostu wyeliminować tą moździerzę. I nie wiem, co tu jeszcze może być. Wolę. Przy rozpoznaniu widziałem, że tutaj jest cała centrala, którą można będzie wyłączyć. No, o ile dojdziemy do niej w sposób taki niezauważony. Mamy tutaj jakieś drabinę. Może być coś ciekawego. Zobaczmy z dronem. I kontakt, myślę, że żadnego kontaktu nie ma. Oni wszyscy czekają na tamtą stronę. Generator energii z góry. Mogę kilku zdjąć. Teoretycznie mogę zdjąć, ale wolałbym i stąd pozdejmować. Nie miałem tak zrobić. A właśnie to, że zapomniałem, jak się przeładowuje. I przeładowałem na coś, co mi akurat jest do niczego niepotrzebne.
Nie mogę teraz tego wrzucić. Mam jeden pancerny pocisk, który mi jest do niczego niepotrzebny. Kurde, co ja tak wiszę? Ale mnie zaskoczył, słyszałem go, ale nie widziałem. Jeszcze mamy chyba kogoś takiego, ale jest za po naszym zasięgiem. Dobra, no to sobie teraz przełączamy się i idziemy z powrotem. Wyłączmy to. Powiedz mi, kobieto, co ty byś mogła mi powiedzieć? Hi. Could really use your help finding this place. Look in this location. You'll be able to find what you're seeking. Thanks. See you around. To akurat tak bardzo potrzebne nam nie jest, ale dobrze by było, by tu nie wracać, co chodzi. Przezerkać na upływ czasu. Byśmy się wyrobili. Nie chcę przekraczać tej godziny. Wiem, że jak będzie potrzeba, to przekroczę. Akcja musi się odbyć. Ale jestem raczej nastawiony na to, żeby nie przeciągać. To. A, nie przeładowany miałem, ale patę. Tak to jest właśnie, jak się w akcji zapomina, trzeba przeładować. Oni górą chyba idą, to my też. Możemy iść albo górą, albo ich zaskoczymy od dołu. Tu jest jakieś przejście. Wszyscy. Tak by wynikało. Teraz zobaczmy wszystko, co mamy do zrobienia. Mamy tutaj aż dwie rzeczy do zrobienia.
tutaj w środku. O, królewski kwiat. Piękna sprawa. Jakoś się nam trafia. Nawet nie wiem, do czego to jest potrzebne, ale... Dobra, tu musimy jeszcze popatrzeć, bo to może być różnie. Żeśmy uzyskali informację. Było aż w trzech komputerach. Tam mamy jakąś jedną jeszcze rzecz do wzięcia. Szukajmy jej, tu jest. Dobra, sprawdźmy, co mamy tutaj do odblokowania. Ten, co chciał od nas, żebyśmy mu pomogli. Dobra, to za chwilę, ale mamy jeszcze tego drugiego. Tutaj na miejscu do zrobienia. Raid nie, to tam... To jest nowość, która weszła, ponoć rewelacyjna, ale na razie my się cały czas skupiamy tylko i wyłącznie... To nie ta na mnie broń. A ta już jest lepsza. No to weźmy go, wyposażmy się. Musimy go szybko sobie powiększony magazynek. Dobra. Zmień na tłumik. Wszystko? Co mogliśmy wziąć? Jeszcze celownik nie, ten ma zostać. Dobra. Taki może być pistolet. Nie ma nic lepszego, więc po co mi pokazuje? Zostajemy przy tych wszystkich, co mamy. Buciki? No są trochę lepsze, mogą być. Trochę nam podskoczy poziom. No co jest? Nie mogę wyjść. Dobra. Ale coś tu jeszcze mieliśmy, coś tu na miejscu do zrobienia. Tu jedną rzecz żeśmy zlokalizowali, ale była to, że jeszcze jedna sprawa była do załatwienia. Momencik, tu była jeszcze jedna rzecz do załatwienia. Ale widać, że zostało zrobione. Aha, mamy tak. Po naszej prawej stronie mamy jeszcze jakieś informacje do zgarnięcia do góry. Just stop already. Tutaj jest człowiek z informacją. Hello. No need to fear. Hey, wait. Don't be afraid. I just want to talk. What do you want? I'm looking for Silverback. You don't find Silverback. He finds you. He comes around a lot taking people away who aren't pulling their weight. A few days later, we'll find photos of their corpses. Appreciate your help. No. No. Mhm. Tu mamy właśnie, to jest to drugie, co nam było potrzebne. Nowa poszlaka. No widzieliśmy to zdjęcie do kanałów. No, tam jest ciężko wyjść z tego wszystkiego, trochę zakręcone jest. Dobra, tu mamy wszystko. Czyli mamy teraz tylko jeszcze zejść.
Nie, cośmy zakręcili się troszeczkę po te skrzyneczki i na tym sobie zakończymy ten nasz odcineczek i następny już pójdziemy realizować po kolejności facet od pendrive'a. I Silverbacka będziemy poszukiwać, gościa, który morduje ludzi. Od tej strony trzeba być. Trochę dziwne, że pod krzaczków, a nie od tego. On niech będzie. Rękawiczki jakieś tam wpadły. Tu do góry mamy coś do zebrania, ale tam nie będziemy wchodzić. Bo to już aż tak pazerni nie jesteśmy na to wszystko. Tylko chcę zebrać tutaj, żeby lokacja była wyczyszczona. Co będzie, to będzie. Tutaj są to. Tych krytów to już mam tyle, że nie wiem, co z nimi robić. Trochę za dużo. A jak jestem w bazie, to specjalnie na razie nie ma co kupić, żeby było coś ciekawego. No i co? Wszystko żeśmy zrobili? Wszystkie żeśmy łupy zrobili. Są tylko dwie rzeczy jeszcze do zebrania po drodze. I mamy się przenieść, gdzie? Popatrzmy. Gdzie to jest? Tutaj. Ale nie, to nam się świeci w momencie. Do rezydencji. Tu mamy dotrzeć. Gdzie najbliższy jest jakiś. Ha? My żeśmy tu helikopterem lecieli. No, to jest jeszcze nieodkryty ten, jak widzicie. To chyba sobie przeskoczymy tutaj i stąd będziemy iść, ale na chwilę jeszcze obecną chcę zobaczyć do końca, czy gdzie to są te rzeczy. Jedna jest do góry, to trzeba byłoby się wdrapać z tej strony. Zbierajmy wszystko, jak tak żeśmy tak zasłużyli sobie. A nie wiem, czy tutaj stąd zejdziemy. O, ale słabszy. Od tego, co mamy. Nam się przydało w sumie, bo tu jest amunicja do góry, a trochę by się przydało, żeby zebrać amunicji. Nie wiem, gdzieś jak tu byliśmy, to widziałem, że tu jest amunicja pokazywana. No muszę znowu się przyzwyczaić do tych map, bo to jest troszeczkę inaczej. Wszystko pokazuje. Dobra. Tu już więcej nic nie zdobędziemy. To nie ma co biegać, tylko sobie, tak jak powiedziałem, przeniesiemy się w pobliże. Chcemy się dostać. Nie, najpierw to mamy załatwić. O, tą sprawę chcę załatwić, bo facet mówi, że może wysłać wiadomość. I najśmieszniejsze jest to wszystkie tym, że tutaj jest akurat rejon, który jest całkowicie niedostępny. No to co, przenieśmy się tutaj na ten biwak i z tego biwaku zrobimy sobie rajd w kierunku tych posiadłości. Tam byliśmy w tej jednej, żeśmy wyciągali gdzieś na samym początku, czwarty czy piąty odcinek, no może nie czwarty, piątek, ale w pierwszej dziesiątce na pewno wyciągaliśmy Jacka Scala. Więc tylko helikopterem żeśmy dolecieli. No dobra, popatrzmy jeszcze sobie tak, jakbyśmy mogli pójść jaką drogą, żeby zobaczyć i odkryć to wszystko, co tutaj jest po drodze. To nie znaczy, że my musimy bardzo szybko tam przeskoczyć. Jeszcze się rozglądam, że może gdzieś jest jakiś bliższy.
No bliżej to chyba niż tutaj, to nie, my jesteśmy najbliżej. Byłoby dobrze wyjść na jakieś wzniesienie albo wysłać zaraz drona i zobaczyć sobie, co nam się podkrywa. Sierżant Herzog, tu mamy też znaleźć tego człowieka. Też popatrzcie się, ile akcji nam się wszystkich zazębia w jednym miejscu. Ale to sobie spokojnie musimy zrobić na później. Dobra, w tym miejscu, na tym biwaku zakończymy ten odcinek, bo poprzednia część miała ponad 40 minut, ta ma ponad 20, to więc jak to połączymy, to już będzie limit czasu wykorzystany. No, skończyliśmy Gwiezdne Wojny, to teraz będziemy się widzieli bardzo często. Chcę dokończyć Ghost Recon, według mnie świetną gierką. My zrobimy sobie solo całą akcję, która tutaj prowadzi. Nie wiem, ile odcinków wyjdzie, bo gra jest bardzo obszerna, ale bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że wam też. A jeżeli zbiorę ekipę, z którą będę mógł zrobić jakąś fajną sprawę, na przykład raid, no to na pewno to też pokażemy. Dziękuję bardzo, kłaniam się.